ja wam chcę, chciałabym was zachęcić, takie zachęcenie mam i w tym może takie małe świadectwo, ale generalnie zachęcenie. Wiecie co, ja tak od jakiegoś też czasu przychodzą takie słowa o wyobraźni, żebyśmy zaczęli używać wyobraźni. W sensie ja nie mówię o fantazjowaniu, tylko dostaliśmy od Boga wyobraźnię. I jak wiecie, no ludzie jak, nie wiem, powstają wielkie filmy, to muszą użyć tej wyobraźni, tak? Żeby zrealizować, nie wiem, fajny film, to po prostu muszą uruchomić ich wyobraźnię i jakby zobaczyć ten film najpierw, nie? Może nie widzą wszystkiego, pewnie powstaje to w jakichś kawałkach, inspirują się różnymi rzeczami, ale koniec końców jakby powstaje cały film. I jak zaczęłam tutaj do was, no jak jestem już częścią was i jakby w niedzielę różne rzeczy się dzieją, czyli nie tylko w niedzielę, ale jakby ja zobaczyłam, że my jesteśmy armią. Też jak przyjechałam po konferencji, to do mnie to dotarło, że jesteśmy armią, że jesteśmy po prostu żołnierzami. No i jakby wzięłam sobie to do siebie, dobra Boże, no to jesteśmy armią, jesteśmy żołnierzami, tam też Asia, teraz chyba Kazimierczak, tak, ona tak wyskoczyła w tym wojskowym stroju i powiedziała, że ma, no, że ma teraz przez jakiś czas ten strój nosić. Ja się tak zastanawiałam, kurczę, no ciekawe to, nie? Taka inspiracja, no, spoko. No, ale jak ja przyjechałam, no to sama zaczęłam w ogóle pytać, no dobra, no to okej, no to zaczynają się tu takie rzeczy dziać, jesteśmy w wojsku, jesteśmy armią, anioły wojny, nie? No ja mówię, Boże, no to dobra, ale ja chcę jakby tą moją wyobraźnię uruchomić, żeby sobie, jakby wiecie, no też znaleźć się w tym, nie? No i jeszcze co mi przyszło, to w ogóle, no to żołnierz, tak? No co robi żołnierz w ogóle? Bo żołnierz jest zdyscyplinowany. I przyszła mi dyscyplina. I teraz nawiązując jeszcze do takiej rozmowy, która się tam na tym Messengerze rozwinęła, a propos sprzątania. No jakby ja jestem osobą, która zawsze mówiła o sobie, że mam taki artystyczny nieład, mam duszę artystki i u mnie nie musi być wszystko pięknie, ładnie poukładane, bo mi to zaburza moją artystyczną duszę. No i to było jakieś tam tłumaczenie, nie? A w tym momencie, kiedy ja sobie właśnie tam przeczytałam tą rozmowę, zaczęłam sobie też jakby przypominać, że jesteśmy w wojsku, jestem żołnierzem. Ja mówię, kurczę, to może nie do końca to jest takie dla mnie, wiecie, no wygodne, ale ja jestem w ogóle taka zainspirowana, w ogóle zachęcona, co się w ogóle wydarzy. Wiecie, jak ja tą dyscyplinę jeszcze bardziej podpiłuję, nie? I w ogóle cieszę się, że mogę, że ludzie mają jakieś różne takie, no tak jak Mateusz tam mówił, standardy, niektórych może ja nie mam, ale to jest takie naprawdę dla mnie niesamowite uczyć się od tych ludzi, którzy naprawdę widzą coś więcej. I też pracując z Agatą w przedszkolu, też mamy tak, że podzieliłyśmy się, że jeden dzień ja sprzątam, drugi dzień ona sprząta, nie? I ja w ogóle się cieszę na to sprzątanie, słuchajcie, bo mi to sprzątanie w ogóle jakby wprowadziło do mojego takiego w ogóle życia w domu, że ja też zaczęłam po prostu coraz bardziej sprzątać, że jakby widzę, że jak sprzątam regularnie, codziennie, to mam mniej bałaganu, mam więcej czasu, w ogóle to się przekłada na to, że w ogóle więcej rzeczy mogę zrobić, a to się przekłada na to, że ja w ogóle mogę służyć dla Królestwa, tak? I jadę na przykład na ewangelizację i wiem, że mam posprzątane, jakby mnie to cieszy w ogóle, nie? Mam poukładane w głowie. Więc naprawdę zachęcam was do używania tej wyobraźni, bo też Duch Święty wtedy ma taką przestrzeń, żeby wam pokazywał różne rzeczy, nie? Żeby was otwierał po prostu na to, kim wy jesteście, jakby co jakby macie na ten czas, co możecie zrobić, co możecie w ogóle zmienić, nie? To jest naprawdę, no taki film po prostu kręcimy, nie? No to tyle.